Znajdujemy się przy kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Witalisa. Przy kościele, przy którym myślę wielokrotnie przechodzimy we Włocławku. Przy kościele, w którym nieraz z kamerą w ramach magazynów katolickich gościliśmy w murach tej najstarszej świątyni w naszym mieście. Jednak do tej pory nigdy w ramach naszego magazynu katolickiego nie zatrzymywaliśmy się konkretnie nad tematem naszego seminaryjnego kościoła. Dlatego zapraszam w dzisiejszym magazynie do tego, abyśmy zatrzymali się w murach tej najstarszej świątyni w naszym mieście i zastanowili się tak naprawdę, czym dla seminarzystów, tych, którzy przygotowują się do bycia kapłanem, ale również czym dla mieszkańców Włocławka jest kościół pod wezwaniem świętego Witalisa. Spośród wszystkich miejsc i spośród wszystkich zabytków z naszej diecezji, z całego miasta Włocławka, znajdujemy się dziś w perle tychże zabytków i tychże miejsc. Za chwilę wejdziemy do najstarszego kościoła tegoż miasta, kościoła, w którym formowały się dziesiątki pokoleń prezbiterów. Kościoła, w którym modlił się kardynał Stefan Wyszyński. Do wnętrza kościoła, w którym modlili się błogosławieni męczennicy II wojny światowej. Do kościoła, który jest żywą historią tego miasta i tejże diecezji. Niech przejście przez ten XIV-wieczny portal będzie przejściem najważniejszego miejsca tegoż seminarium. Znajdujemy się we wnętrzu najstarszego kościoła włocławskiego. Kościół ten powstał z inicjatywy księdza biskupa Macieja Golańczewskiego w roku 1330. Zaraz po tym, jak został spalony Włocławek i spalona pierwsza włocławska katedra. Kościół, dopóki nie została wybudowana aktualna katedra, pełnił funkcję katedry. Były tak odprawiane wszystkie nabożeństwa pontyfikalne i wszystkie nabożeństwa kapitualne. Niemniej, kiedy powstała już obecna katedra włocławska, tenże kościół został oddany do użytku do znajdującego się w pobliżu szpitala, tak właściwie był to przytułek. Kolejną ważną datą, jeśli chodzi o tenże kościół, jest rok 1569, kiedy to zostało erygowane Wyższe Seminarium Włocławskie, najstarsze w Polsce. Wtedy to tenże kościół został oddany do użytku dla tegoż seminarium. Niemniej cały czas do tego kościoła mogli wejść wszyscy wierni świeccy, zarówno chorzy, którzy znajdowali się w pobliskim przytułku, a także odbywały się tutaj modlitwy alumnów. Kolejną ważną datą, jeśli chodzi o historię tegoż kościoła, jest rok 1843. Wtedy to zostało dobudowane bezpośrednio do tegoż kościoła część skrzydła seminarium duchownego. Także kościół już nie był osobnym budynkiem, ale był połączony bezpośrednio z jednym ze skrzydeł tegoż seminarium. Niemniej cały czas kościół był dostępny dla wiernych świeckich. Jednak władze seminaryjne na czele z księdzem biskupem zadecydowały, że seminarium, w sposób szczególny alumni, potrzebują jednak kościoła, miejsca, gdzie będzie panowała cisza, gdzie będzie spokój, gdzie będą mogli spokojnie przyjść, pomodlić się, wiedząc, że nikt z zewnątrz nie przyjdzie, gdzie nie będą musieli udawać pobożnych, nie będą musieli udawać, że się modlą, tylko będą mogli w szczerości, w prostocie serca przyjść i gdzie będzie cisza, gdzie nie będzie ktoś wychodził, wchodził, ale gdzie będą mogli przyjść na osobistą modlitwę, pogłębić swoją osobistą relację z Bogiem. Dlatego w roku 1866 tenże kościół został przeznaczony wyłącznie do użytku dla alumnów seminarium. W czasie II wojny światowej, kiedy
w seminarium duchownym przebywali niemieccy żołnierze, ponieważ seminarium było przeznaczone jako szpital dla niemieckich żołnierzy. Tenże kościół był oddany dla użytku właśnie dla żołnierzy, a także dla ludności niemieckiej. Niemniej zaraz po wojnie, kiedy całe seminarium wróciło do własności diecezji, nieprzerwanie od tamtego momentu w tym miejscu modlą się i formują alumni. Miejsce dla nas niesamowite, najstarsze z całego seminarium, najświętsze, także tutaj jest nasz nauczyciel i mistrz Jezus Chrystus. Kościół, który tak naprawdę jest żywą historią. On pamięta niemalże całą historię tego miasta, całą historię tej diecezji. I wchodząc tutaj, my jako alumni mamy świadomość, że wchodzimy do miejsca wyjątkowego. Nie wiem, czy którekolwiek seminarium inne w Polsce może się poszczycić takim miejscem, jakie my mamy. W tym miejscu modlił się i informował sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. W tym miejscu modlili się błogosławieni męczennicy naszego seminarium. Kiedy pomyślimy, ilu kapłanów, ilu prezbiterów się tutaj uformowało, ile godzin na modlitwie, ile Eucharystii odprawionych, ile modlitw różańcowych wzniesionych do Boga. Jest to miejsce uświęcone przez kilka wieków, dlatego my wchodząc tutaj czujemy, że wchodzimy do miejsca wyjątkowego. Miejsca wyjątkowego, które oczywiście przeszło wiele remontów. Wygląd, który mamy obecnie, nie jest takim, jaki był od zawsze. Były swojego czasu polichromie, niemniej po remoncie w roku 72 został przywrócony stan pierwotny. To, co zwraca w sposób charakterystyczny uwagę, to sklepienie ożebrowane. Katedra, bo przecież ten kościół pełnił funkcję przez pewien czas, jest zbudowana na zasadzie oś wschód-zachód, a prezbiterium jest lekko odchylone w lewo, bo ponieważ według tradycji Jezus, kiedy wysionął ducha, jego głowa opadła na prawy bok. I aby to oddać właśnie w budowli, w kościele, prezbiterium jest lekko nachylone pod względem osi w lewą stronę. Spośród zabytków, które znajdują się w kościele świętego Witalisa, nie możemy pominąć tryptyku. Tryptyk, który początkowo znajdował się w kolegiacie wieluńskiej, w pewnych etapach nawet na Jasnej Górze w Częstochowie, ponieważ Częstochowa była częścią naszej diecezji. Tryptyk przywędrował za decyzją księdza biskupa do naszego seminarium. W centralnej, środkowej części mamy ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny, Duch Święty pod postacią gołębicy, Syn Boży, który trzyma drewniany krzyż i Bóg Ojciec, który wygląda tak samo jak Syn Jezus Chrystus, z tym, że trzyma świat już ze złotym krzyżem przyozdobionym. Na dole mamy świętych męczenników, świętą Katarzynę, Dorotę, Barbarę i Małgorzatę. Idąc dalej mamy świętego Andrzeja, Wawrzyńca, Bartłomieja i Krzysztofa. Po naszej lewej stronie od góry mamy scenę, gdy Jezus niesie krzyż, pomaga mu Szymon z Cyreny. Na dole święty Marcin dzieli się połową płaszcza z ubogim. Po drugiej stronie mamy już scenę ukrzyżowania, a także świętego Jerzego, który walczy ze smokiem. Kolejnym istotnym zabytkiem w naszym kościele seminaryjnym jest figura Chrystusa Zmartwychwstałego, który w lewej dłoni trzyma krzyż, prawą dłonią błogosławi. Czerwień szat wskazuje na męczeństwo. Kolejnym ważnym zabytkiem jest krzyż, który znajduje się nad ołtarzem. Krzyż o tyle wymowny, że im dalej jesteśmy w formacji seminaryjnej, tym dalej przesuwamy się w ławkach, a przez to coraz lepiej dostrzegamy krzyż, który znajduje się właśnie nad ołtarzem. Ma to swój wyraz bardzo wymowny, ponieważ im bliżej jesteśmy święceń,
tym bardziej dostrzegamy, że pójście za Chrystusem wymaga wyrzeczeń. Im bliżej jesteśmy święceń, tym bardziej przygotowujemy się do dźwigania krzyża, którego przecież nie brakuje w posłudze kapłańskiej. Będąc w kościele pod wezwaniem świętego Witalisa, nie w sposób nie wspomnieć o patronie, świętym Witalisie, rzymskim legioniście, który żył w I i II wieku po narodzeniu Chrystusa. Witalis jako rzymski legionista został wysłany do Raweny. Tam pod dowództwem sędziego Paulina miał asystować przy sądzeniu lekarza Ursycyna. Ursycyn był chrześcijaninem i był skazany za to, że wyznaje Chrystusa. Bardzo lękając się po niej śmierć za Chrystusa, począł się lękać i uciekać. Witalis, będący również chrześcijaninem, zaczął nawoływać go, aby nie bał się oddać życia za Chrystusa. Ursycyn, pokrzepiony tymi słowami, oddał życie, a sędzia Paulin cały gniew przerzucił właśnie na Witalisa. Zaczął go torturować, ten jednak nie ugiął się i poddany torturom również nie zaprzeczył, że wierzy w Jezusa. Sędzia Paulin rozkazał katom wykopać dół w ziemi, aż dokopią się do wody. Następnie wrzucono świętego Witalisa i zakopano go żywcem. Jego żoną była święta Waleria, a synowie to święty Gerwazy i Protazy. Każdego roku obchodzimy odpust świętego Witalisa. Zawsze jest to niedziela w granicy 6 maja. Wtedy to jest możliwość właśnie raz w roku wejść do kościoła pod wezwaniem świętego Witalisa. Drzwi, na które patrzymy, są wtedy otwarte. Tamte ławki są wyniesione i każdy, kto tylko chce, może przyjść, pomodlić się. Kościół jest otwarty zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Może uczestniczyć również w sumie odpustowej. Wdzięczni Bogu, w którym wszystko ma swój początek i wypełnienie, zgromadzenie braci pocieszycieli z Getsemani, dziękuję za 90 lat istnienia w Kościele Powszechnym i Kościele Polskim. W Kościele Polskim będziemy obchodzić 30-lecie istnienia i posługiwania, szczególnie w diecezji włocławskiej z siedzibą domu prowincjalnego w Michelinie. Nasze zgromadzenie braci pocieszycieli z Getsemani posługuje wśród więźniów bezdomnych, cierpiących, uzależnionych, a także pracujemy w duszpasterstwie parafialnym. W najbliższą niedzielę odbędą się jubileuszowe uroczystości właśnie związane z tą rocznicą powstania naszego zgromadzenia. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich widzów, wszystkich tych, którzy są w pobliżu Włocławka, a szczególnie w pobliżu tego miejsca szczególnego, uświęconego męczeństwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Chciałbym zaprosić na te jubileuszowe uroczystości, którym będzie przewodniczył pasterz diecezji biskup Wiesław Alojzy Mering. Tym uroczystościom także będzie towarzyszyła matka błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który za kilka dni, 24 kwietnia, będzie obchodził swoje imieniny. I z tej racji właśnie wraz z całą swoją rodziną matka księdza Jerzego uświetni, zaszczyci swoją obecnością tę uroczystość, ten jubileusz. Uroczystości jubileuszowe rozpoczynają się teraz w niedzielę o godzinie 17. Podczas uroczystości zostaną poświęcone także witraże przedstawiające błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszki, który jest przedstawiony w ornacie koloru czerwonego, kolorze męczeństwa. Jest ukazany w takim przedstawieniu wody wiślanej, jakby zatopiony.
ale wyłaniający się z tej wody, jakby, jak mówi psalmista, z głębokości wołam. Dlatego w tym niecodziennym dniu chciałbym zaprosić wszystkich na te jubileuszowe uroczystości z udziałem naszego pasterza, z udziałem Pani Marianny, Matki Błogosławionego Męczennika, a także pozostałych innych zacnych gości. Chcemy Was serdecznie zaprosić, ażebyśmy wspólnie dziękowali Bogu za tę posługę naszego zgromadzenia w Kościele Powszechnym i Kościele Polskim. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Drodzy, otwórzmy nasze serca, tak jak otworzyliśmy Księgę Bożego Słowa, aby modlić się tym Słowem, które Chrystus Pan dzisiaj każdemu z nas ofiaruje. Popatrzmy najpierw na osoby dramatu. Mamy uczniów Jezusa idących z Jerozolimy do Emaus. Jeden z nich to Kleofas. Drugi zostaje jakby ukryty, co jest dziwne u świętego Łukasza, który jest bardzo dokładny, który jest tym takim punktualistycznym ikonografem. A może to chodzi o mnie, o ciebie, o każdego z nas? Może ja także jestem tutaj przywołany jako osoba biorąca udział w tym wydarzeniu? Mamy także kontekst dnia, to jest pierwszy dzień tygodnia. Jak mówią uczeni, to jest 9 kwiecień roku 30. Jest to wieczór, późny wieczór. Uczniowie powstali z martwych. Jeszcze rano, kiedy odchodzili z Jerozolimy, czuli się sfrustrowani, przygnębieni, smutni, przeżywający drastyczne rozżalenie. Teraz, wieczorem, widzimy ich pełnych entuzjazmu, radości, ludzi, którzy chcą się dzielić jakimś niezwykłym przeżyciem. Możemy pytać, co się wydarzyło między tym porankiem, pełnym smutku, rozczarowania, załamania, a tym wieczorem. Stało się to, że w drodze spotkali nieznajomego. Spotkali kogoś, kto najpierw spowodował, że z własnego serca wyrzucili całe rozżalenie i ból, rozczarowanie, ten pięknie ułożony przez 3 lata chodzenia za Jezusem domek z kart. A potem zaczął im jeszcze raz na nowo, mówiąc delikatnie o nierozumni: jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Zaczął im jeszcze raz na nowo wykładać, rozpoczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, co w pismach odnosiło się do Jezusa z Nazaretu. I kiedy przeżywali to doświadczenie spotkania, to już nie byli dwaj
nieznajomi, smutni uczniowie, ich serca zaczęły goreć. Ich serca na nowo rozpaliły się. Ten nieznajomy mówił tak, jak ich mistrz, nauczyciel mówił przez 3 lata. I przymusili go, chociaż on okazywał, jakoby miał iść dalej. Przymusili go, żeby został z nimi. I kiedy zasiadł za stołem, kiedy wziął chleb, kiedy łamał ten chleb, rozpoznali go. Rozpoznali po tym ostatnim geście Jezusa z jego życia tutaj na ziemi, przed ukrzyżowaniem. I wtedy im się oczy otworzyły. I teraz biegną do apostołów, aby razem z nimi dzielić się. Zachowują się nieracjonalnie. Jest przecież noc, mają przed sobą długi odcinek. Pokonywali go cały dzień w spiekocie dnia. Teraz idą w nocy, nie zważając na nic, bo nie mogą ukryć tego światła, jakie rozgorzało w ich sercu. I kiedy wchodzą do wieczernika, gdzie spotykają na nowo uczniów Jezusa Chrystusa, dają świadectwo, że rozpoznali go w drodze, kiedy pisma im wyjaśniał, i rozpoznali go po znaku łamanego chleba. I wtedy staje Chrystus pomiędzy nich i mówi do nich: pokój wam. Uczniowie nie są w stanie pozbyć się smutku i pewnego podejrzenia, wątpliwości, insynuacji. Zachowują się trochę jak poprzedni wrogowie Jezusa, jak uczeni w piśmie i faryzeusze. I na to Jezus pokazuje im swoje ręce i nogi i mówi: popatrzcie, popatrzcie na moje ręce, popatrzcie na moje nogi, tam są ślady ukrzyżowania i zmartwychwstania, to ja jestem. I kiedy Jezus pokazuje im nogi, zauważmy, że w ich sercu nie ma chęci dotknięcia, nie ma chęci objęcia Jezusa, zbliżenia się fizycznego, tego dotyku wiary. To, czym wykazały się wcześniej kobiety, które objęły Jezusa za nogi. Jezus chce jakby przełamać, idzie jeszcze dalej. Macie coś do jedzenia? I je pośród nich, razem z nimi. I zauważmy, że ciało zmartwychwstałego to jest prawdziwe ciało. To jest ciało, które przecież jest ciałem uwielbionym, a jednak Jezus dokonuje kolejnego cudu, bo zaczyna spożywać posiłek, zaczyna karmić ciało uwielbione, choć tego nie musi, bo to jest ciało nieśmiertelne. W tym doświadczeniu tej dzisiejszej Ewangelii Chrystus chce nam powiedzieć, że to jest prawdziwa droga Kościoła. To jest stół słowa, w którym rozpoznajemy Chrystusa. Kościół nie ma jakiegoś własnego rytmu życia. Kościół żyje rytmem słowa, a tym, który głosi słowo, tłumaczy je nam na nowo. Podczas liturgii jest zawsze ten sam Chrystus Pan, który daje nam swojego ducha. My w czasie mszy świętej przyjmujemy Pana Jezusa w chlebie eucharystycznym, gdy bierzemy z ołtarza ciało i krew, ale przyjmujemy także ducha Jezusa Chrystusa, kiedy karmimy się ze stołu Słowa Bożego. To jest ten sam Jezus Chrystus. Dlatego muszę dbać o to, bym był dobrze odżywiony, bym był właściwie odżywiony. Nasza religia to nie są wymagania etyczne. Nasza religia to nie są wcale tylko przykazania. Nasza religia najpierw to jest spotkanie z osobą i z wydarzeniem zmartwychwstałego Pana. Największym dramatem dzisiejszego człowieka, może mnie, ciebie, to jest nie tyle ilość naszej pracy, obowiązków stanu, naszego zapracowania, ale brak obecności Jezusa, brak osobistej więzi z Nim. I największym bólem Jezusa jest, że w tym zagonieniu życiowym często brakuje w nas pragnienia, brakuje w nas chęci spotkania się z Nim. I drodzy, spróbujmy teraz zamknąć oczy, spróbujmy odejść nieco na miejsce osobne, jeszcze raz pomodlić się tym słowem. Przypomina mi się wydarzenie z zakonu Kartuzów, który opisał jeden z kapłanów, który udał się do nich na takie wydłużone rekolekcje. Brał udział we wszystkich praktykach
religijnych tego najbardziej surowego zakonu i w ich liturgicznej praktyce jest zwyczaj, że wstają między drugą a trzecią w nocy, aby czytać i rozważać Słowo Boże, modlić się Słowem Bożym. I po półtorej godzinie takiej modlitwy wracają do celi i modlą się tym Słowem sami, osobno. I ten ksiądz, mając możliwość następnego dnia, pyta przełożonego tej wspólnoty, dlaczego po tej półtorej godzinie nocnego czuwania, zamiast spać, wy jeszcze wracacie do celi i modlicie się nad tym Słowem jeszcze raz. A on odpowiada, że w kaplicy słuchaliśmy pięknych słów, jakie Bóg do nas kierował, a teraz te słowa zabieramy ze sobą do celi, aby one zaczęły żyć w nas, aby one stały się nasze własne. To jest ta najdłuższa droga w naszym życiu. To jest ta droga z tego, co wiemy, co rozumiemy, do serca, abyśmy tych słów zapragnęli, aby one stały się nasze własne. Amen.